Łukasz Kocur, dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Czas na sobotnią publicystykę z telewizją Echo 24 i nasz dzisiejszy program Punkt Widzenia Wrocławia. Tak się akurat złożyło, że to właśnie Wrocław będzie głównym bohaterem naszej dzisiejszej rozmowy. Miasto, które tak naprawdę zmienia się na naszych oczach i co również cieszy, zmienia się dzięki inicjatywie oddolnej samych mieszkańców naszego miasta. To wszystko oczywiście dzieje się dzięki m.in. wrocławskiemu budżetowi obywatelskiemu. Moimi Państwa gościem dziś w naszym studio jest pani Katarzyna Szymczak-Pomianowska, zastępca Biura do Spraw Partycypacji Społecznej. Pani dyrektor, dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Dobry wieczór. Za każdym rokiem słyszymy o jakichś zmianach, o tych wielkich funduszach, które rzeczywiście gdzieś tam z budżetu udaje się skarbnikowi miasta przeznaczyć na wrocławski budżet obywatelski. Widzimy, jak sam budżet obywatelski również rośnie. Pani dyrektor, na początek naszej rozmowy. W tym roku usłyszeliśmy jasny komunikat, ponad 25 milionów złotych. Z Pani doświadczenia to duża kwota, jak popatrzymy na skalę i na kreatywność samych wrocławian, bo to też się przecież za tym kryje, prawda, za tymi suchymi liczbami i funduszami. W moim odczuciu ta kwota powinna być nieco większa. Nie potrafię powiedzieć, o ile większa, bo ta docelowa kwota powinna nam wyniknąć z docelowego podziału na rejony. W tej chwili mamy 14 rejonów. Wiemy z perspektywy ostatnich 3 lat, że ten podział na rejony nie jest idealny. O tym mówią mieszkańcy, to widzimy również my jako organizatorzy, ale powiedzmy przy 25 milionach więcej się nie udało wygospodarować w przestrzeni. Natomiast chcemy rozpocząć konsultacje zasad na rok następny i wypracować nowy podział na rejony. Z nowego podziału na rejony wyjdzie docelowa kwota, którą zarekomendujemy prezydentowi Wrocławia i Radzie Miejskiej na rok 2019. No to już dziś z początkiem roku 2018 możemy zaryzykować stwierdzenie, że to bardzo dobry pomysł, bo rzeczywiście jak popatrzymy na mnogość tych rzeczy i to, o czym Państwo zawsze przypominacie, że jeden rok i jedna wygrana w jakimś projekcie nie oznacza też końca inwestycji, prawda? To często się też rozkładało na lata. Być może faktycznie to w praktyce się sprawdzi na przyszły rok. A to jest też tak, Pani Dyrektor, że to ustawowo wynika, że te zmiany i te nowości muszą nam się pojawiać? To znaczy, jeśli chodzi o to, co ustawa przewiduje, ta ustawa jeszcze nie została uchwalona, ale zapoznaliśmy się z projektem, to jeśli chodzi o kwotę, Wrocław mieści się już w tych narzuconych widełkach. Natomiast jeżeli rozmawiamy o samych potrzebach rejonów, osiedli wrocławskich, to kwota powinna ulec pewnemu zwiększeniu, tak jak powiedziałam, nie potrafię w tej chwili odpowiedzieć dokładnie jakiemu. Myślę, że za parę miesięcy będziemy mogli wrócić do tej rozmowy. Rozumiem, że też wszystko w rękach samych radnych wrocławskich, bo tak też należy czytać tą zapowiedź. Choć jak na popatrzymy... finale oczywiście, że tak, bo to radni podejmują uchwałę o budżecie miasta, dlatego my jako Biuro Partycypacji Społecznej przeprowadzimy proces konsultacji z mieszkańcami, zbierzemy pomysły, zbierzemy oczekiwania, ubierzemy to w kształt uchwały, którą podejmie Rada Miejska Wrocławia. W takim razie proszę porozmawiamy także o zasadach i o nowościach wrocławskiego budżetu obywatelskiego, bo to tak zawsze jest, że mamy nowe osoby, nowych wrocławian, którzy chcą mocno wejść w te projekty, albo tych, którzy już rzeczywiście z WBO zapoznali się od dobrych kilku lat wstecz. Takie najważniejsze sprawy priorytetowe na ten rok. Co udało się zmienić? W stosunku do ubiegłego roku mamy nieznaczne zmiany. To znaczy dalej dysponujemy kwotą 25 milionów złotych na budżet obywatelski, ale mamy dodatkowo 250 tysięcy na projekty związane z zabytkami, z obiektami dawnymi, które nie są wpisane do rejestru zabytków, mogą być ujęte w ewidencji zabytków, są ważne dla mieszkańców, ważne dla lokalnych społeczności i takie projekty mieszkańców Wrocławia mogą w tym roku składać. Maksymalna wartość takich projektów to jest 100 tysięcy złotych i zobaczymy, jak przyjmie się ten nowy instrument. Jest to pilotaż, dlatego liczymy się z tym, że może być obarczony niedoskonałościami, ale po tym roku będziemy wiedzieli, co poprawić, w jaki sposób to zmienić, więc to jest nowość. Kolejną nowością jest fakt, że liderzy mogą odkrywać swoją tożsamość. Do tej pory mieszkańcy nie wiedzieli, kto kryje się za danym projektem. W tej chwili, jeżeli lider chce, może ujawnić się i wtedy jego imię i nazwisko będzie widoczne przy danym projekcie. Mieszkańcy będą mogli z nim od początku współpracować nad kształtem projektu, ale również wspierać go na etapie promowania, głosowania, więc wydaje się, że
może to być cenne. I taki pomysł wyszedł od samych mieszkańców, aby liderzy nie byli anonimowi. To dobrze, bo ich wiedza i doświadczenie, to też wiemy w zapisie wrocławskiego budżetu obywatelskiego, może pewnie być wykorzystana przez inną radę osiedli, czy przez inną część miasta, prawda? Bo to też chyba nie ma takich obwarunkowań, jak popatrzymy statutowo na to, co się u Państwa dzieje, że ktoś z danego miejsca nie może prosić na przykład o polepszenie innej części miasta. Oczywiście, że nie ma takich zakazów. Natomiast liderzy chętnie też dzielą się wiedzą z innymi liderami, z innymi społecznikami. Uczą, pomagają. W tym roku Biuro Partycypacji Społecznej zorganizowało cykl spotkań informacyjno-warsztatowych dla mieszkańców poświęconym nowym zasadom, ale zorganizowaliśmy też szkolenie właśnie dla tych aktywnych osób, dla liderów, dla społeczników, którzy sami chcieliby animować takie spotkania informacyjne, warsztatowe, służące wykreowaniu projektów, pomysłów do budżetu obywatelskiego. I takie spotkania już się odbywają z inicjatywy samych mieszkańców. Oczywiście my daliśmy know-how, daliśmy wiedzę, pomagamy promować te spotkania, ale prowadzą je już sami mieszkańcy i bardzo się z tego cieszymy, że mamy takie wsparcie w nich. Czyli cały czas tak naprawdę bazujecie Państwo na pomysłach samych wrocławian, bo rozumiemy, że jeżeli to obrało taką formę stricte czystych warsztatów, rzeczywiście burzy mózgów, to też oddajecie troszkę kompetencji właśnie samym liderom i podczas tych spotkań. Pomysły zawsze płyną od samych wrocławian. My jakby nie moderujemy dyskusji w kierunku narzucania pomysłów liderom, natomiast tutaj jak najbardziej oddaliśmy inicjatywę, jeśli chodzi o organizowanie i animowanie spotkań. Liderzy chcieli takie spotkania organizować sami z uwagi na fakt, że my jako Biuro Partycypacji Społecznej nie jesteśmy w stanie zorganizować 48 spotkań na 48 osiedlach. Jest to logistycznie po prostu niemożliwe. Natomiast liderzy powiedzieli nam, jeżeli nas nauczycie, jeżeli powiecie nam, w jaki sposób mamy mieszkańcom opowiadać o projektach WBO, my to zrobimy sami. I tak też się dzieje i to jest bardzo dobry kierunek. No i rzeczywiście zawsze, żeby też mieć to myślenie, żeby konkretny projekt z ramienia wrocławskiego budżetu obywatelskiego właśnie wypromować na swoim osiedlu. Tak. Nie powiedzieliśmy jeszcze o ważnych terminach, to znaczy pojawiła się też taka pierwsza data związana z 18 dniem lutego, kiedy pani dyrektor przed momentem powiedziała o tych warsztatach, to rozumiemy, że jeszcze jakiś warsztat w miesiącu styczniu może się zadziać, bo później po 18 lutym już koniec, jeżeli chodzi o przyjmowanie wniosków. Tak, projekty można składać do 18 lutego elektronicznie lub papierowo. Na naszej stronie internetowej wrocław.pl/WBO jest uruchomiony formularz do składania tych projektów. Można również pobrać formularz papierowy i dostarczyć go do Biura Partycypacji Społecznej. Ja zachęcam do korzystania z formy elektronicznej. Jest ona bardziej przyjazna. Jest tam interaktywna mapa, można zaznaczyć, gdzie zlokalizowany jest dany projekt, więc jest to takie przyjazne narzędzie. Tak jak powiedziałam, warsztaty organizowane przez Biuro Partycypacji Społecznej już się odbyły, natomiast cały czas odbywają się właśnie te, które organizują sami mieszkańcy. W najbliższym czasie odbędą się warsztaty na Nadodrzu, na Brochowie. Także warto śledzić strony internetowe, warto śledzić profil na Facebooku Wrocławski Budżet Obywatelski, bo my również linkujemy, informujemy mieszkańców o tych spotkaniach, więc mogą skorzystać z wiedzy innych. Bo to wszystko, przypomnijmy, również musi się zadziać właśnie w roku 2018, skoro mamy tą graniczną datę 18 lutego, później kolejne miesiące, weryfikacja projektów, nanoszenie poprawek, to tak się dzieje również w tym roku. Tak, jak najbardziej. Do końca maja trwa pierwszy etap weryfikacji, a następnie jest etap konsultowania tych projektów, czyli po pierwszym etapie mieszkańcy, liderzy dowiadują się, czy dany projekt został zweryfikowany pozytywnie z uwagami lub też negatywnie i wtedy rozpoczynamy o nim dyskusję. Powtarzamy też co roku, że nawet jeżeli projekt na pierwszym etapie ma negatywny wynik weryfikacji, to nie oznacza, że on nie może zostać poddany pod głosowanie. Można go zmienić, można go poprawić i to jest ten czas na rozmowę o projektach i z mieszkańcami, i z urzędnikami. Potem mieszkańcy mają około miesiąca czasu na poprawienie tych projektów i do końca sierpnia trwa drugi etap weryfikacji. Głosowanie projektów planujemy zorganizować w połowie września, dlatego zapraszam
zapraszam, aby włączyć się w ten proces i skorzystać z możliwości złożenia projektu. No tak, bo we wrześniu zagłosujemy, rzeczywiście. Jak popatrzymy jeszcze na tą kwotę, która była punktem wyjścia do naszej rozmowy, czyli 25 milionów złotych, pani dyrektor powiedziała, że ta końcówka 220 tysięcy w tych okolicach 250. będzie tak, 250 będzie przeznaczona na zabytki. O nich jeszcze zapytam w drugiej części rozmowy, bo tam z pewnością też kilka pytań od samych mieszkańców się pojawi, choć nie ma z nami konserwatora zabytków. Dzisiaj w studiu myślę, że jakoś sobie poradzimy, ale chciałbym jeszcze zapytać, jak te środki są rozkładane na projekty, to znaczy często Państwo przypominacie, że są to projekty ogólnomiejskie, rejonowe. Co jeszcze do tego grona należy wrzucić i jak też rozeznać się, który jest który? Każdy z 14 rejonów Wrocławia, a ich mapę można sobie obejrzeć na naszej stronie internetowej, ma przydzieloną pulę 1,5 miliona złotych. W ramach tych 1,5 miliona złotych mieszkańcy mogą składać projekty małe o wartości do 250 tysięcy i projekty duże o wartości do 750 tysięcy złotych. I ta pula 1,5 miliona złotych jest podzielona w ten sposób, że połowa, czyli 750 tysięcy jest na projekty duże, a pozostała kwota na projekty małe. Co w praktyce oznacza, że w każdym z rejonów realizujemy co najmniej 4 projekty, jeden duży i 3 małe. Oprócz tego mamy 4 miliony na projekty ogólnomiejskie. Każdy może mieć wartość do 1 miliona złotych. Tak wygląda montaż finansowy wrocławskiego budżetu obywatelskiego i tak jak wcześniej mówiłam, te 250 tysięcy na zabytki nie jest podzielone pomiędzy rejony, jest to wspólny worek na całe miasto. Czyli jeden na obiekty zabytkowe, tak, jak Państwu przypominacie. Tak, tak. To też dziękuję za to rozróżnienie i teraz możemy płynnie faktycznie powrócić do tych zabytków, Pani Dyrektor. Jakie projekty można składać w takim razie i czy już jakieś zapytania do Państwa są kierowane tak naprawdę? Jak możemy sprawdzić, czy konkretny obiekt jest na przykład wpisany do rejestru zabytków, czy po prostu jest zabytkiem, czy nie? Należy składać takie projekty, które nie są wpisane do rejestru zabytków. To jest bardzo ważne. To powinno być punktem wyjścia. Być punktem wyjścia. Jeżeli dany obiekt jest ujęty w rejestrze zabytków, nie może być złożony do WBO, bo na taki obiekt można uzyskać dotację z innego programu Miejskiego Konserwatora Zabytków. Natomiast no tak, miasto też ingeruje w same pomniki. Tu przepraszam za wtrącenie, bo przecież i takie projekty się pojawiały. O tym też Państwo przypominaliście, że pomnik swoją drogą. To znaczy, może o pomnikach za chwilę, bo tutaj ważne rozróżnienie. Natomiast jeżeli dany obiekt jest ujęty w gminnej ewidencji zabytków lub też nie musi być ujęty, ale jest obiektem dawnym, ważnym dla lokalnej społeczności, takim, któremu mieszkańcy chcą przywrócić dawną świetność, to można złożyć taki projekt. Na geoportalu istnieje specjalna zakładka, gdzie mieszkańcy mogą sprawdzać, czy dany obiekt jest wpisany do ewidencji zabytków. Także to jest jakby podstawa. Tam można szukać wiedzy. Natomiast można też składać takie projekty, które służą odtworzeniu obiektu, który już nie istnieje. Warunkiem jest istniejąca dokumentacja, abyśmy wiedzieli, w jaki sposób go odtworzyć. No i jakie projekty można składać. Odnowienie różnego rodzaju elementów, tablic pamiątkowych, również części pomników, części elementów elewacji, dekoracji. Myślę, że tutaj sami mieszkańcy będą mieli mnóstwo pomysłów, kiedy rozmawialiśmy z nimi na warsztatach, kiedy rozmawialiśmy o formułowaniu tej części zasad wrocławskiego budżetu obywatelskiego. Doskonale czuli tę część WBO i myślę, że dobrze się w niej odnajdą, natomiast my traktujemy ten rok jako pilotaż. Zobaczymy, jakie projekty spływają. Pani konserwator powiedziała, że kwota może się zwiększyć, ale na razie wyasygnowana jest 250 tysięcy złotych i zobaczymy, co z tej kwoty uda się zrealizować. Bo rozumiemy, że również trudno jest odpowiedzieć na pytanie, jak też oszacować koszt projektu, prawda? To też dopiero wyjdzie w praniu, mówiąc kolokwialnie. Tak, jest to bardzo trudne. Nie dawaliśmy cenników, jeśli chodzi o zabytkowe WBO, dlatego że rozbieżności cenowe są bardzo duże. Pytając kilku konserwatorów zabytków, dla danego obiektu wskazywali cenę o bardzo dużym rozrzucie, więc to by mogło wprowadzać w błąd mieszkańców. Także Miejski Konserwator Zabytków, weryfikując te projekty, będzie próbował szacować ich wartość tak, aby móc poddać pod głosowanie z określoną kwotą. I rzeczywiście dokładnie odpowiadać też, jakie konkretnie prace na takim obiekcie dawnym mogą być robione. Tak. Dziękujemy też za tą informację. Zobaczmy proszę wspólnie raz jeszcze w pigułce, co zmieni się podczas tegorocznego wrocławskiego budżetu obywatelskiego. Posłuchajmy jeszcze wypowiedzi samych urzędników.
W 2018 roku mamy 25 milionów złotych na wrocławski budżet obywatelski oraz dodatkową pulę 250 tysięcy na projekty związane z obiektami zabytkowymi. Jest to pilotaż WBO związanego z zabytkami. Projekty można składać już od 8 stycznia do 18 lutego, elektronicznie lub papierowo. Na naszej stronie internetowej wrocław.pl/WBO dostępny będzie formularz elektroniczny oraz formularz papierowy, który można pobrać i wówczas wypełniony dostarczyć do naszego Biura Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia. Ja zachęcam do wypełnienia wniosku elektronicznego. Będzie tam interaktywna mapa, gdzie będzie można zaznaczyć lokalizację. Ważne jest, aby podać elementy składowe projektu, krótki opis dotyczący uzasadnienia potrzeby realizacji takiego projektu. No i następnie będzie on procedowany jak co roku. Nowością jest, że lider może odkryć swoją tożsamość. Nie jest to obowiązkowe, ale jeżeli się na to zdecyduje, inni mieszkańcy będą mogli wiedzieć, kto stoi za danym projektem. Widzimy już po wstępnej prezentacji tego projektu, tej możliwości właśnie zgłaszania obiektów zabytkowych do WBO i po spotkaniach, które też już miały miejsce, że mieszkańcy są zainteresowani tym zabytkowym WBO, że mają naprawdę fantastyczne propozycje, że mają ich o wiele więcej niż ja przypuszczałam, że one są niezwykle różne, obejmują różne obiekty, różne miejsca, nie tylko centrum miasta, wręcz wychodzą poza miasto i to są tereny związane z osiedlami wrocławskimi, z różnymi miejscami oddalonymi od centrum. No i liczymy na to, że tych projektów będzie dużo, że będą ciekawe i że będziemy jako głosujący mieli w czym wybierać. WBO daje szansę realizacji tych pomysłów, które mieszkańcy mają albo w miejscach, gdzie mieszkają, albo w miejscach, gdzie pracują, albo w miejscach, w których chcą, albo spędzają swój wolny czas. Więc tak naprawdę mieszkańcy dostają konkretne narzędzie, dzięki którym realizują swoje pomysły. No dobrze, troszkę ponownie w pigułce usłyszeliśmy tak naprawdę to, o czym dziś rozmawiamy w ramach programu Punkt Widzenia Wrocławia, ale pani dyrektor, to może jeszcze podsumujmy te stare zasady. Kto może głosować? Czy może warto też przypomnieć o tym, że nie trzeba akurat mieszkać w samym Wrocławiu, żeby wziąć udział we wrocławskim budżecie obywatelskim? Tak się dzieje? Aby być liderem we wrocławskim budżecie obywatelskim, trzeba być osobą pełnoletnią, mieszkańcem Wrocławia. Nie trzeba być zameldowanym we Wrocławiu, gdyż mieszkańcem Wrocławia jest każda osoba, która przebywa w mieście z zamiarem stałego pobytu. Natomiast aby móc zagłosować we wrocławskim budżecie obywatelskim, wystarczy mieć ukończony 16 rok życia i być również mieszkańcem Wrocławia. Więc tutaj jest jakby rozszerzony ten katalog osób o te 2 lata. Wychodzimy z założenia, że liderem może być osoba pełnoletnia, gdyż w ramach współpracy z tym liderem odbywają się różnego rodzaju spotkania, takie osoby są zapraszane do jednostek miejskich, więc tutaj wynika to jakby z formalności i zasad współpracy. Natomiast dajemy możliwość ludziom młodym zagłosowania i cały czas pracujemy nad tym, aby grupa osób, która ukończyła 16 rok życia, była coraz liczniej reprezentowana wśród głosujących. Z zapowiedzi Urzędu Miasta Wrocławia i samego prezydenta Rafała Dudkiewicza usłyszeliśmy również taką informację, że po raz drugi i dobrze Wrocław będzie starał się o zaszczytne miano Europejskiej Zielonej Stolicy. Ta sztuka być może się uda. Nawet jeżeli się nie uda, zaryzykuję stwierdzenie, to i tak fajnie, gdybyśmy takiego myślenia i tych odpowiednich mechanizmów wszyscy sami się nauczyli. I teraz, pani dyrektor, jak to się też ma do tegorocznej edycji wrocławskiego budżetu obywatelskiego? Gdzieś tam po cichu państwo również przypominacie bardzo mocno i akcentujecie to, że chcemy być ekologiczni, chcemy być zieloni, chcemy zdrowego Wrocławia po prostu. To się dalej mocno dzieje we wrocławskim budżecie obywatelskim, ten akcent? Tak, jak najbardziej. We wrocławskim budżecie obywatelskim już od kilku lat bardzo wyraźny jest trend na projekty zielone i sportowo-rekreacyjne, czyli też sport i rekreacja na terenach zielonych. Szeroko rozumiana. Tak. Szeroko rozumiana. W zeszłym roku zorganizowaliśmy nawet dogrywkę dotyczącą projektów zielonych. Mieszkańcy spośród projektów pozytywnie zweryfikowanych, ale takie, które nie wygrały w głosowaniu, za dodatkową kwotę 2,5 miliona złotych mogli wybrać dodatkowych jeszcze 8 projektów zielonych i te projekty dodatkowo zostaną zrealizowane w przestrzeni miasta. W tym roku będziemy dla nich wypracowywali dokumentacje projektowe, będą dla nich specjalne konsultacje z mieszkańcami, aby w jeszcze bardziej uspołeczniony sposób były zrealizowane, a w przyszłym roku zostaną zrealizowane. Natomiast w tym roku i w ramach warsztatów, i poprzez naszą stronę internetową zachęcamy mieszkańców, aby składali projekty zielone
ale innowacyjne zielone. To znaczy chodzi o to, aby były bioróżnorodne, aby pojawiały się zielone ściany, ale zielone ściany, gdzie po prostu znajdują się pnącza roślin. Nie chodzi o zielone ściany zasilane energią, zasilane wodą. Chodzi o to, aby te zielone ściany były jak najbardziej naturalne, aby mieszkańcy proponowali ogrody deszczowe, aby proponowali zagospodarowanie wód opadowych na miejscu, czyli utrzymywanie małej retencji. Tego mieszkańcy muszą się nauczyć. To jest proces edukacji całego społeczeństwa po to, aby żyło nam się lepiej i mam nadzieję, że takie projekty również pojawią się w tym roku. Ogrodnik Miejski jest zaangażowany w nasze działania. Pomogła nam informować o tym mieszkańców, przygotowała dla nich materiały, które mogą również wykorzystywać podczas swoich spotkań warsztatowych. Mam nadzieję, że będzie to inspiracja. W miastach Europy takie projekty powstają. Może pojawią się również we Wrocławiu. I to świetna podpowiedź, proszę Państwa, dla tych, którzy rzeczywiście biją się z myślami jeszcze do 18 lutego. Co tam wpisać w ten projekt, żeby faktycznie było zdrowo, ekologicznie, ale także pięknie i estetycznie, bo chyba nawet taki sposób myślenia pojawił się, kiedy to centrum handlowe w centrum miasta nam się pojawiało. Dużo słów krytyki było, a okazało się, że efekt końcowy Wrocławi, no faktycznie jest zielono, gdzieś nawet te takie motywy natury i zieleni udało się wkomponować, już nawet na etapie architektonicznym, co też cieszy. Może to też będzie jakaś wskazówka, prawda, jak te nasze budynki i ta przestrzeń w efekcie końcowym powinna wyglądać. Moim Państwa gościem dziś w rozmowie Punkt Widzenia Wrocławia była pani Katarzyna Szymczak-Pomianowska, zastępca Biura do Spraw Partycypacji Społecznej. Bardzo pani dziękuję za przybycie do studia. Wrocławski Budżet Obywatelski zatem z początkiem roku 2018, proszę Państwa, oficjalnie ruszał. 18 lutego potwierdzony. Głosujemy tak. I wysyłamy. Do 18 lutego składam projekty, tak. Raz jeszcze dziękujemy i do zobaczenia. Dziękuję.